Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Rabenda, jestem nauczycielem. Ci, którzy przeglądali nasze materiały, być może spotkali się ze mną w jednych z dostępnych tutaj na stronie sześciu wątków tematycznych, który dotyczy integracji i gdzie opowiedziałam, opowiedziałam o moich doświadczeniach, głównie o tym, jak integrowałam grupę i jakie korzyści mi to przyniosło. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy powstawały nasze materiały, byłam już nauczycielem i wychowawcą kolejnej grupy młodych ludzi, klasy czwartej, czyli dziesięciolatków. Już na początku zauważyłam, że między uczniami jest dużo animozji, a ponieważ była to klasa, którą dopiero przejęłam, nie wiedziałam za bardzo skąd się biorą. Wiedziałam natomiast, że jeżeli chcę, aby nasz wspólny czas był owocny i produktywny, muszę zająć się nie tylko integracją, ale także eliminacją niechęci i urazy, no która już tam zaczynała zapuszczać korzenie. Nie ukrywam, że materiały z projektu, które znajdziecie na tej stronie, okazały się ogromnie przydatne. Nie tylko dlatego, że wykorzystałam je właśnie od strony merytorycznej, ale także logistycznej, ponieważ y, wszystko tutaj jest tak skonstruowane, y, że jest w jednym miejscu y, z łatwym dostępem do rzetelnej wiedzy, do strategii, do praktyk. No ponieważ w mojej klasie zaczęło dochodzić do aktów przemocy, głównie słownej, ale nie tylko, postanowiłam przypuścić, że tak powiem, zmasowany atak który musiał być oczywiście przemyślany taktycznie, co ułatwiły mi kompleksowo opracowane materiały właśnie szkoły dobrostanu. Z jednej strony były to działania nastawione na integrację nauczyciel uczeń oraz zdobycie ich akceptacji i zaufania. Z drugiej zaczęliśmy pracować również z emocjami. Obejrzeliśmy wspólnie film, w głowie się nie mieści, przedyskutowaliśmy go dość szczegółowo. Można powiedzieć, że garściami czerpałam z wątku dotyczącego przemocy rówieśniczej. Jednym z ćwiczeń, które bardzo spodobało się klasie i bardzo korzystnie zadziałało na atmosferę, było ćwiczenie blisko-daleko. Każdy miał wybrać sobie w myślach jedną osobę i próbować pozostać jak najbliżej niej w trakcie poruszania się grupy po sali. Po jakimś czasie należało dobrać w myślach oczywiście kolejną osobę. I starać się być w pobliżu dwóch równocześnie. Bardzo, bardzo dobrze się dzieciaki przy tym bawiły, i, i bardzo rozluźniła się atmosfera, i, i zrobiło się tak bardzo przyjaźnie. Zrealizowaliśmy również pomysł z magiczną dziewiątką, również bardzo polecam, ponieważ świetnie zobrazował czwartoklasistom, że punkty widzenia i opinie mogą być różne. Całą osobną lekcję poświęciliśmy na zrealizowanie ćwiczenia Prawda Fałsz na temat przemocy, tam, które również znajdziecie na stronie, ponieważ uczniowie żywo zaangażowali się w dyskusję, zajęło nam to właśnie dużo czasu. Niektórzy przygotowali nawet swoje propozycje stwierdzeń, a mnie ćwiczenie bardzo zainspirowało do pomysłu na kontynuację. Którą była praca w parach polegająca na narysowaniu komiksów przedstawiających sytuację przemocy oraz ich rozwiązań? Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe pomysły powychodziły z tego. Myślę, że również ciekawym i bardzo wartościowym pomysłem byłoby wykorzystanie tych komiksów. Autorzy mogliby na przykład przygotować lekcje i prezentacje dla młodszych kolegów, która mogłaby być częścią takiego szerszego projektu szkolnego. Niezbędnym elementem zmasowanej akcji była również praca z poczuciem wartości. Wykorzystaliśmy zadanie z mówieniem czegoś miłego o sobie nawzajem. Za pierwszym razem dla zachęty utajniliśmy, że tak powiem, działania. Wyglądało to tak, że każdy miał przyczepiony na plecach papierowy talerzyk, a inni podchodzili i pisali na nim coś miłego. Było bardzo dużo komplementów i w rezultacie ku radości i dobremu samopoczuciu wszyscy chętnie tak naprawdę przyznawali się do tego, kto co napisał i przyniosło to właśnie dużo takich pozytywnych emocji. Zrobiliśmy również zadanie z mocnymi stronami. Na początku oj nie było łatwo. Bardzo dużo osób nie potrafiło wymyślić swoich mocnych stron. Postanowiłam więc odwrócić sytuację i każdy napisał na karcie swoje imię, a mocne strony wskazywali koledzy. Ja skrupulatnie te wszystkie informacje pozbierałam i na zakończenie roku zrobiłam dla każdego w ramce taką chmurę wyrazową, która składała się właśnie z imienia danej osoby i tych wszystkich miłych rzeczy, które, które tam w zadaniach zostały powiedziane czy napisane od kolegów. Bardzo cieszę się, że mogłam być częścią tego projektu, ponieważ wspiera edukację w bardzo ważnych kwestiach. No, i mam również nadzieję, że będzie inspiracją dla wielu pracowników oświaty, i będziecie, tak jak ja, w tym przypadku, którym opowiedziałam, czerpać garściami. Powodzenia!